Witam Cię bardzo serdecznie. Ja nazywam się Piotr Cichelewski i chcę zaprosić Cię na tutorial dotyczący Autocada Architecture, w którym to tutorialu będziemy tworzyć ściany budynku. Jest to nakładka branżowa na Autocada i zdecydowanie jest to świetne narzędzie dla architektów. Zamierzam Ci właśnie je pokrótce przedstawić. Ja już uruchomiłem sobie Autocada Architecture i teraz po prostu łączymy nowy rysunek. Wystarczy, że klikniesz tutaj na tą kartę i pokaże się tutaj taka opcja nowy rysunek. Klikam na plusik w tym miejscu. No i otwiera się w domyślnym oczywiście szablonie nowy rysunek. Co dodatkowo tutaj zobaczysz, to w moim przypadku są różnorakie palety, które się otworzyły. Mamy tutaj na przykład paletę narzędzi projekt, właściwości, czy też mamy przeglądarkę stylów w tym miejscu. Przydatność Autocada Architecture zamierzam pokazać Ci. Na przykładzie tworzenia ścian budynku, tutaj w tym programie. Natomiast w kolejnych lekcjach, kolejnych tutorialach z tego cyklu pokażę Ci także możliwość modyfikacji ścian. W jaki sposób będziemy tworzyć ściany? No, oczywiście skorzystamy z odpowiednich poleceń. Zobacz tutaj na kartę Narzędzia Główne w panelu Buduj, odnajdziesz. Polecenie ściana. Możesz także po prostu wpisać polecenie bezpośrednio z klawiatury, czyli będzie to wall add, bądź także możesz skorzystać z odpowiednich palet, które tutaj uruchomiły mi się na starcie podczas. Uruchamiania tego rysunku. I tutaj, na przykład, w palecie narzędzi projekt, możesz przejść na zakładkę ściany, i tutaj masz dostępne różne podstawowe ściany, z których możesz skorzystać do narysowania właśnie tego naszego podstawowego obiektu. Zanim jednak narysujemy tą naszą pierwszą ścianę, chciałbym zaznaczyć, że to co tutaj widzisz. To tak naprawdę jest modelowanie 3D. AutoCAD Architecture to właśnie modelowanie 3D. Może na pierwszy rzut oka, za chwilkę zresztą zobaczysz, nie będzie Ci to wydawać, że jest to modelowanie 3D, jednakże udowodnię Ci, że właśnie tak jest. Narysujmy tą naszą pierwszą ścianę. Pracujemy domyślnie na systemie metrycznym, czyli będziemy rysować w milimetrach. No i co? Chcemy narysować naszą pierwszą ścianę. Więc możemy sobie skorzystać na przykład właśnie z polecenia, o którym mówiłem. Wow! Add, kliknąć Enter. No i teraz rysujemy standardowo, właśnie tutaj, tą naszą ścianę. Oczywiście, jeżeli masz znajomość Autocada, no to możesz na przykład korzystać tutaj z odpowiednich punktów lokalizacji. W tym wypadku mamy pusty rysunek, dlatego na razie to nie będzie się odbywać. Ja po prostu sobie kliknę tutaj w naszym modelu w dowolnym miejscu punkt, w którym rozpocznę rysowanie naszej podstawowej ściany. Załóżmy, że ta ściana będzie miała długość 5 Metrów, dlatego wpiszę sobie 5000 i kliknę Enter. Teraz zatwierdzę to enterem. No i przybliżmy tutaj oczywiście tą naszą ścianę. Widzisz, ona została tutaj narysowana i teoretycznie jest to zwykła standardowa ściana, którą narysowaliśmy. Ja sobie tutaj wyłączę to powiadomienie. I teraz na pierwszy rzut oka jest to dla Ciebie zwykłe rysowanie 2D, tylko po prostu automatycznie narysował nam się taki prostokąt, który jest naszą ścianą. Nie do końca. Wyłączmy sobie może tutaj te niepotrzebne na razie przeglądarki, palety. Ja sobie to na razie powyłączam. Za chwilkę uruchomimy to z powrotem. No i zobacz, że tutaj rzeczywiście jest ta ściana. Zresztą, jak najeżdżam na nią kursorem, mam informację, że jest to ściana na odpowiedniej warstwie, która w tym wypadku się dla mnie tutaj stworzyła. Teraz zobacz. Ja tutaj mam taką kostkę, która pozwoli mi nawigować po moim modelu. Jak już mówiłem Ci, tylko na pozór jest to rysunek 2D. Zobacz, jeżeli ja tutaj zmienię sobie tą orientację, kliknę na przykład w tym miejscu, no to patrzymy w tym momencie w takim rzucie, w tym wypadku izometrycznym i faktycznie nie jest to tylko i wyłącznie rysunek 2D, tak jak widzieliśmy to z tej perspektywy, ale jest to faktycznie ściana, która ma odpowiednią wysokość, szerokość i długość. Dlatego właśnie widzisz, że Pracując w Autocadzie Architecture, będziemy poruszać się właśnie w takiej przestrzeni 3D. Czyli jak już powiedziałem Ci, możesz wykorzystać sobie tutaj tą kostkę do odpowiedniego obracania naszym, naszą, naszym widokiem w tym wypadku. Zobacz, możemy na przykład tutaj kliknąć i odpowiednio zostaniemy tutaj ten widok zmieniony. Natomiast jeżeli chcesz, możesz także korzystać z takich narzędzi jak orbita do nawigacji. Wystarczy, że przytrzymasz Shift oraz... Klikniesz i przytrzymasz środkowy przycisk myszy, będziesz mógł obrócić właśnie ten swój widok. Puszczam to teraz. No i zobacz, że faktycznie to wszystko się tutaj poobracało. Możesz rzeczywiście korzystać z tych podstawowych narzędzi do nawigacji, czyli kostka, ewentualnie właśnie narzędzie orbita, czyli shift i środkowy przycisk myszy. Dodatkowo możesz skorzystać sobie na przykład tutaj z wyboru odpowiedniego widoku. Ja sobie tutaj kliknę na widok niestandardowy, ale możemy właśnie przejść do góra, dół, lewo, prawo tył i tak dalej i tak dalej. Mamy tutaj także opcję perspektywy bądź też widoku równoległego i właśnie z tego miejsca możemy sobie odpowiedni widok wybrać. Natomiast co jeszcze jest istotne, to to, że możesz zmienić sobie styl wizualizacji. Kliknijmy sobie tutaj na to miejsce. Tutaj jest kontrolka właśnie stylu wizualnego. Kliknę w tym miejscu i domyślnie mam uruchomiony model szkieletowy 2D. Z tego miejsca możemy właśnie to zmienić i na przykład Wybierzmy sobie opcje realistyczne. Kliknę na tym miejscu i zobacz, że faktycznie pojawi się tutaj taki odpowiedni kolor tej ściany. W stylu realistycznym będzie ta ściana właśnie wyglądała w ten sposób. I za pomocą tych stylów wizualizacji możesz przechodzić pomiędzy odpowiednimi stylami. Ja wrócę sobie do modelu szkieletowego 2D, powracam. I teraz co będę chciał zrobić? To przede wszystkim przejść do właściwości tej ściany, ponieważ ta ściana ma właśnie różnorakie. Istotne właściwości, które możemy zmieniać, jak przejść do właściwości ściany? No, wystarczy, że zaznaczymy teraz tą ścianę. Kliknę na nią lewym wciskiem myszy. Teraz wystarczy, że klikniesz CTRL 1. Tutaj, oczywiście, mamy nasze właściwości wybranego elementu, jakim jest ściana. Kliknę sobie Escape. Możesz także odpalić dokładnie właściwości, przechodząc tutaj na narzędzia główne i tutaj z lewej strony. Panelu buduj, mamy możliwość wybrania narzędzi. Kliknę sobie tutaj i rozwinę, i następnie wybiorę właściwości. Pojawi mi się właśnie dokładnie ta sama paleta. No w tym momencie nic nie wybrano. Ja kliknę sobie tutaj w tym miejscu. I już mamy wybraną jedną ścianę. Zobacz, że tutaj mam możliwość podejrzenia, która ściana w tym momencie jest wybrana. Jest to standardowa ściana, ale dla mnie najistotniejsze jest w tym momencie pokazanie ci możliwości zmiany wymiarów tej ściany bezpośrednio tutaj z właściwości. Zobacz, tutaj mam możliwość zmiany szerokości, wysokości i długości tej ściany. Zresztą tutaj masz wszystkie opisy A, B i C. Czyli A odpowiada za szerokość ściany, B za wysokość, tutaj widzisz, jest to oznaczone na rysunku, i C za długość. Jeżeli chciałbyś, oczywiście możesz zmienić tą domyślną wysokość. Z 3 metrów na przykład do 4 metrów, 4000, klikam Enter i ściana się oczywiście już powiększyła. Właściwie tutaj jej wysokość została zwiększona. Zresztą każdy z tych elementów możesz w ten sam sposób zmodyfikować, po prostu wpisując odpowiednią. Wartość. Kliknijmy sobie może teraz Escape, wyjdziemy z wyboru tej ściany i usuniemy ją w tym momencie, czyli wybieram i klikam Delete. Teraz to, co będziemy chcieli zrobić, to narysować może szereg ścian. Ja sobie uruchomię narzędzia, narzędzia projektu w tym wypadku. Mam tutaj oczywiście dostępne różnorakie ściany. I jeszcze uruchomię sobie przeglądarkę stylów. Klikam w tym miejscu i przeglądarka została. Załóżmy, że na początek będę chciał narysować szereg ścian za pomocą ściany o nazwie Cegła 090. Kliknę sobie w tym miejscu i po prostu rozpocznę rysowanie. Zobacz, że od razu we właściwościach tutaj mam podgląd tej mojej ściany. Styl Brick 090. I klikam w tym miejscu, zobacz, że ta ściana się już automatycznie rysuje. Mogę ją rysować pod odpowiednim dowolnym kątem, zadając odpowiednią długość tej mojej ściany. Na przykład, niech to będzie 6000, kliknę Tab, aby przejść do kąta, niech to będzie na przykład 20 stopni, klikam Enter. No i tak naprawdę jestem oczywiście w trybie kontynuacji w tym poleceniu, czyli rysuję kolejne ściany. Zobacz, że w tym wypadku w modelu szkieletowym 2D już pokazuje się, oczywiście w tym stylu wizualnym, jak ta ściana będzie mniej więcej wyglądać. Tutaj mamy zalec właśnie tej cegły. No i oczywiście tutaj sobie stworzyłem trzy ściany, teraz rysuję czwartą. Mogę w tym wypadku na przykład wykorzystać sobie opcję zamknij, czyli mogę albo kliknąć tutaj w tym miejscu, mogę wybrać z klawiatury Z i kliknąć Enter. Mogę kliknąć także prawym przyciskiem myszy i wybrać sobie z menu kontekstowego opcję zamknij. Klikam w tym miejscu. No i właśnie te pierwsze cztery moje ściany zostały już narysowane. Ja sobie przytrzymam środkowy przycisk myszy i przeciągnę, aby spanoramować. No i zobacz, że faktycznie te ściany zostały narysowane. I jeszcze tylko tak na szybko zmienimy styl wizualny na może właśnie ten realistyczny. No i zobacz, że tutaj już odpowiednia taka wstępna tekstura została nadana i widzimy jak to tutaj. W naszym modelu będzie wyglądać. Mamy cztery ściany, które to oczywiście narysowaliśmy w programie AutoCAD Architecture. Co teraz możemy jeszcze zrobić? Oczywiście możemy wybrać zupełnie inny styl tej naszej ściany. Ja sobie tutaj troszeczkę może oddalę. No i teraz będę chciał narysować sobie ścianę w zupełnie innym stylu. Może wybiorę sobie tutaj ten styl, czyli tutaj mamy jakąś przerwę. Kliknę sobie dwukrotnie w tym miejscu. No, i już mam uruchomione tak naprawdę rysowanie ściany, ale oczywiście w tym konkretnym stylu. Czyli, może, narysujmy sobie taką ścianę. Jeżeli będziesz trzymał przyciśnięty klawisz Shift, to będziesz mógł narysować właśnie te ściany pod kątem prostym. Zobaczę tutaj, rysuję to w ten sposób. No, i może teraz Z, jak zamknij, aby zamknąć właśnie tą naszą ścianę. Oczywiście, tutaj wybraliśmy odpowiedni styl, który to. Styl w tym wypadku zawiera także taką przerwę. Widać tutaj właśnie tą przerwę w tym miejscu, czyli wykorzystaliśmy zupełnie inny styl, aby narysować te ściany. My teraz w tym momencie zakończymy ten pierwszy tutorial, w którym omawialiśmy tworzenie ścian w programie AutoCAD Architecture oraz podstawowe przemieszczania się po tym programie, i w kolejnym tutorialu zajmiemy się szeroko pojętą modyfikacją ścian.